Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, to jest Animacja. Kolejne zadanie z książki Teraz matura, zestawu trzeciego z poziomu podstawowego. Zadanie 15 jest następujące. Suma 2, 4, 6, 8 aż do 102 jest równa tyle, 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 tyle. Oczywiście jednym ze sposobów to bierzemy kalkulator i po kolei dodajemy. Tak od biedy, jakbyście już naprawdę nie wiedzieli, jak zrobić to zadanie. I można tak zrobić, ale oczywiście zrobimy to sobie troszkę inaczej. Przy okazji odpowiedź A można całkowicie skasować, bo parzysta plus parzysta plus parzysta i same parzyste, na pewno widzisz, że parzysta, a tu jest odpowiedź nieparzysta. Tak, to już jedno. Dobra, co my tu mamy? To jest oczywiście ciąg. Jaki ciąg? Arytmetyczny. A1 jest równe 2, drugi wyraz to jest 4, trzeci wyraz to jest 6, a nty wyraz, czyli ostatni, to jest 102. Łatwo zauważyć, że różnią się one o 2, nie? Bo dodajemy dwójkę. To znaczy, że różnica w tym ciągu jest właśnie 2. Tak? Albo wystarczy wziąć następny minus poprzedni, 4 minus 2 wychodzi 2. To będzie nam też potrzebne. I teraz tak, nie wiemy tylko, ile jest tych wyrazów. Tak? Ale po to nam dali an równe 102. Napiszmy sobie wzór na an. To jest oczywiście wyraz pierwszy plus n minus 1 razy różnica. Podstawiamy. Za an podstawiamy 102. Za a1 podstawiamy 2. Na szukamy, bo to nam powie, ile jest tych wyrazów. No i razy różnica, czyli nasza dwójka. 102 równa się 2 plus n razy 2 to jest 2n, minus 1 razy 2 to jest minus 2. Te dwójeczki się skasują. Podzielimy sobie to przez 2. 102 przez 2 to jest 51, a 2n przez 2 to jest n. Czyli wiemy, że tych wyrazów jest 51. Ok? Zresztą można było zauważyć, że już parzystych do 100 jest 50, bo drugie 50 to jest nieparzyste. Więc parzystych do 100 jest 50, no i ten 102 jest 51. Dobra, jaki jest wzór na SN? Może to zmieńmy kolorek. SN to jest standardowy wzór, znajdziecie go w tablicach. A1 plus AN, czyli pierwszy wyraz plus ostatni podzielone przez 2 i razy ilość wyrazów. Dlatego tą ilość musieliśmy mieć. Czyli SN równa się. Wyraz pierwszy to jest 2. Wyraz ostatni 102. Podzielić przez 2 i pomnożyć przez ilość, czyli przez 51. Czyli SN równa się. 2 plus 102 to jest 104. Podzielić przez 2. 52 razy 51. To się równa 2652. Chyba tak, bo dwójka musi być na końcu, nie? Równa się 52 razy 51. Tak, 2652. 2652. Czyli odpowiedź C. I tyle. Ja bardzo lubię ciągi z tej prostej przyczyny, że jeżeli zrozumiesz, o co w nich chodzi, to to jest wzór, podstaw, oblicz. Wzór, podstaw, oblicz. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, a ja zmykam zadania 16. Cześć.